rzucam dzisiaj karty już powoli, powolutku. Również startują 9. generację. Mamy tu Frukeko Paleda Collection, tak. Niedługo też również karty będą w 9. generacji. Już dostaliśmy gry z Pokemonami 9. generacji, to teraz i karty dostaną. I tutaj pojawi się dużo zmian. I to ta paczka jest oczywiście, ten zestawik jest oczywiście przedsmakiem tego, co będzie 31 marca, czyli właśnie premiery, kiedy wyjdzie premiera, no, podstawowej wersji Scarlet and Violet. No, zobaczymy, jak się ta seria w ogóle rozwinie i zobaczymy też, jakie dodatki tu dostaniemy. A to jest właśnie przedsmak tego, co dostajemy. Będzie właśnie dostępne, oczywiście wcześniej, 18 marca, czy tam zależy, jak tam będzie, no będą też Build and Battles właśnie, no w Katowicach już mam wiadomo, co się będzie działo. No i tutaj pierwsza rzecz, która się oczywiście rzuca, to oczywiście 3 startery z tej generacji. No i oczywiście kocik, którego nie pokażę. No ale pierwsza rzecz, która się tu już rzuca, to są te startery nowej wersji. One już będą oznaczone literką G. Mamy oczywiście Quaxilla, Frukoko tytułowego oraz Springito. I tak będą wyglądać właśnie te nadchodzące karty. To, co można też zauważyć, jest to, że zamiast żółtej ramki będą takie srebrną ramką, jak chyba te japońskie karty. Ale wielkościowo one są identyczne. No tak będą wyglądać te nadchodzące właśnie karty. No i mamy oczywiście Jumbo kartę, również przed smakiem Koraidon EX. Tak, wracają EX-y właśnie. Tak, one powracają oczywiście. No i tu mamy oczywiście atak darmowy, bo widzę, że na razie tutaj nie ma informacji, ile to będzie zadawać. Czyli White Impact, czyli w następnej turze ten Pokémon nie może atakować. No i abilitka Dinocrag 1. During your turn, you may attach to 2 basic energy cards from your discard play for your basic Pokémon anyway if you like. If you use this ability, your turn end. A, czyli mamy abilitkę Płacz Dinozaurwa, która polega na tym, że no właśnie z discard playna możemy dać 2 basicowe karty. No w tym przypadku raczej przy Koraidonie będzie to konieczność. No a potem nasza tura oczywiście się kończy. Znaczy tutaj jak na razie nie jest opisane, ale chyba chodzi o te walczące energie. Zobaczymy, tą kartę też będzie wkrótce można ją dorwać, czyli Koraidon EX. Tutaj mamy wersję Jumbo. A, znaczy zanim przejdziemy do boosterów, ups, padła Jumbo karta. No mamy jeszcze piękną przypinkę z Frukoko. No oczywiście to, co też fajne, to to, że to są gumowe zaczepy, a nie te metalowe, które potem trenujecie tną skórę. No to są te gumowe, bo one są tu bezpieczniejsze i tak wygląda przepiękna przypinka. A, no i to są te gryski. Boostery! 2 Silver Tempest i 2 Brilliant Stars. Zaczniemy od Luigi. Te boostery mają potem bez... Miały kot. No nie spodziewałem się nic z tej bystery. Mamy energię. Mamy Aquarlinda, Stonjenera, Gulbata, Ferbasa, Feczkina, Spinraka, Belduna, Krogana i Reves Halucha i Zygagate. Czyli nic praktycznie. Niegręcznie się... to już mamy czarny kot. To już może być coś konkretnego. Może, ale nie musi.
mamy energię, mamy serenę, to jest bardzo grywalna karta używana na ten moment. Jest do wyboru albo właśnie zdyskartowanie do 3 kart i dobranie do 5, lub właśnie Boss Order na V-kę. Mamy Sync Flitty, mamy Gin Trainer, no grywalna na takich podstawowych dekach. No niestety widzę D, więc tu się pożegnamy z tą kartą, tą w kwietniu. Marinę, Indili, Baitoi, Suruken, mamy Kirkila, mamy Reves Torekata. Nie! Tęczowy Brennon! Czy jest już konkret? No, ale też niestety, no w tej też podstawce, no niestety się pożegnamy z tęczowymi kartami, więc ostatni widok wydropionej tęczowej karty będzie. No i Brilliant Stars. Mamy energię, mamy Grotela, mamy Kriklaka, Gabibajta, Shroomish, Puriona, Duskoll, Sneasel, Cropfish i Reverse Sakai i drugi go. No i teraz mamy jeszcze paczkę z Shinna. Czyli 50-50. Coś czuję, że u mnie było 50-50, czyli tak, mamy psychiczną energię, mamy Teams, Yeltsheer, Chimino, Glow, Chasing Glows, Chimchara, Mimchino, Baltoya, Snoruta, Nosepassa, mamy Reverse, Electriva i mamy Tol, Terra, Horolo. No. Nie najgorzej, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że trafił się nam tęczowy Brandon. Ale to na dziś wystarczy, więc dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia.